Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie, zmartwychwstał, skończyliśmy nasze rekolekcje wielkopostne Jezus nie zabawia, i wracamy do takiego regularnego, zwyczajnego cyklu rozważań daje Słowo. To są rozważania, które prowadzimy na każdą niedzielę, ewentualnie uroczystości święta. No, dzisiaj jest to trochę inaczej, bo zwykle te filmy pojawiają się w wigilie danego dnia, czyli w sobotę wieczorem, jeśli dotyczą niedzielnych rozważań, liturgii słowa. No ale dzisiaj poniedziałek wielkanocny, wczoraj był dzień tych, którzy nieco padli na Wigilii Paschalnej. Myśmy skończyli o godzinie 6 rano, właściwie o 6 rano, no tak, to już wszystko się zakończyło. Od 22, więc istotnie potrzebne było bardzo konkretne zmartwychwstanie, żeby jeszcze świętować zmartwychwstanie Pańskie. Ale się udało wszystko. No i stąd dopiero dzisiaj to rozważanie na dzisiaj. Czytamy w Ewangelii o tym, że arcykapłani zapłacili nieco forsy żołnierzom po to, aby ci sprzedawali pewną informację dotyczącą ciała Jezusa, informację nieprawdziwą, kłamstwo, no i w ten sposób, żeby potwierdzić pewne przekonania, które arcykapłani mieli, które chcieli, aby też dotarły do szerszej ilości odbiorców. I to jest ciekawa postawa, ponieważ żołnierze wzięli pieniądze no i sprzedawali, dawali to, co, o co poprosili arcykapłani. Myślę, że byłby duży kłopot, gdyby któremuś z żołnierzy jednak przyszło na myśl, za sprawą łaski, albo tak po ludzku zupełnie, że może jednak jest to kłamstwo rzeczywiście i, i nie trzeba tego rozgłaszać. Ale wzięcie pieniędzy, czyli dokonanie handlu, to, że żołnierze no, zostali sprzedani w jakimś sensie. Stawia granice y, prawdzie. Oni sami stawiają granice przez decyzję o y, wejściu w ten układ, o przyjęciu pieniędzy. I myślę, że to jest dobry obraz każdego z nas, bo y, my również zgadzamy się na różne transakcje w naszym życiu, niekoniecznie y, takie monetarne, bo często są to, są to transakcje polegające na przyjmowaniu czyjegoś zdania. I kierowanie się tym zdaniem już właściwie bezgranicznie. Stajemy się wtedy niewolnikami czyjejś opinii, albo własnej opinii, na przykład, niewolnikami jakiejś sytuacji, gdzie już trudno nam jest się zachować w sposób wolny, w sposób taki naturalny, no bo te konwenanse, jakieś układy, jakieś bycie sprzedanym czy kupionym trzyma nas w tym więzieniu. I może być tak, że po pewnym czasie przyzwyczajamy się do tej nieprawdy mm, i zamiast spróbować rozerwać te łańcuchy, które nas pętają, trzymają w niewoli i sprawiają, że nie jesteśmy sobą, nie jesteśmy ludźmi wolnymi, to my staramy się je polerować, może trochę pozłocić i powiedzieć: Nie są takie złe wcale, no poza tym bardzo ładnie wyglądają. No nawet mi jestem do twarzy, słuchaj, tobie też, nie? No niczego sobie, bardzo, bardzo elegancko. I wręcz mogą te łańcuchy pęta związania. Przyrosnąć do nas, stać się niemalże częścią nas samych i faktycznie oderwać je, potem rozerwać jest trudno, bo, bo staje się to bolesne. Tym bardziej, że weszliśmy w układ, wzięliśmy coś, tak jak żołnierze pieniądze, no i w zamian za to oddajemy naszą wolność. I dlatego właśnie Jezus odkupił nas, dlatego zapłacił za nas cenę i w sposób bardzo piękny mówi o tym, Pewien autor, święty Leonas z Konstantynopola, napisał tak, chodzi tutaj o Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania. Mówi o dniu, który złupiłeś diabła, nie pozostawiając mu ani jednego dłużnika, bowiem Jezus spłacił ten dług, który myśmy zaciągnęli, dług, który trzyma nas w niewoli, który zamyka nam usta. I który mówi, no jak się możesz odzywać, w jaki sposób możesz teraz być przy Panu Jezusie, świadczyć o Nim, kochać Go, skoro zrobiłeś takie rzeczy, patrz, takie grzechy popełniłeś straszne, jesteś niewierny, musisz być tak jak Judasz, najlepiej zabij w sobie wiarę, powieś wiarę, zniszcz ją, zamorduj, bo i tak nic z tego nie będzie, skoro jesteś tak potężnym grzesznikiem. I to jest wielkie oszustwo, bo tak jak tu się powołam na zespół Lux Torpeda, który nagrał płytę bardzo świetną, moim zdaniem, znakomitą, Płyta, która będzie już od 1 kwietnia dostępna. My, was, wy, nas. Taki jest tytuł. I jeden z utworów właśnie mówi w ten sposób, że diabeł podtyka nam pod nos dawno już zapłaconą fakturę, ale straszy nas nią. I jeżeli ktoś jest niewolnikiem, ktoś ma mentalność niewolnika, kogoś kto się boi, kto myśli, tak, rzeczywiście, na pewno źle zrobiłem, i już jest po mnie. Pan Bóg teraz się będzie gniewał i zniszczy mnie na pewno, bo jestem strasznym grzesznikiem, a miłosierdzie jest tylko dla grzecznych dzieci. No i jeśli ktoś w ten sposób postępuje, no to diabeł ma go w szachu trzyma. No załatwi go raz do trzy. Ale ta faktura jest już spłacona. Twoje długi są wyrównane poprzez krew Jezusa, który, yy, która jest tak cenna. Że wszystkie grzechy wszystkich ludzi, wszystkich zbrodniarzy, morderców, gwałcicieli, wszystkich ludzi są wyrównane, zapłacone. I mamy wolność, czyli możemy wybrać Jezusa, możemy pójść za nim. I to jest cudowna nowina, bardzo dobra nowina płynąca ze zmartwychwstania Jezusa, że, że staliśmy się wolni. Już nie jesteśmy tymi żołnierzami, którzy dali się sprzedać, ale zostaliśmy kupieni przez Jezusa. I Jezus kupił nas nie po to, żeby trzymać nas w niewoli, tak jak, jak to robi diabeł, tak jak to robił faraon z Izraelitami, czy tak jak trzymali w szachu arcykapłani żołnierzy przez forsę, którą im dali. Ale Jezus kupuje nas po to, żeby dać nam wolność, i to jest cud Jego miłości. I, i to powinniśmy świętować w tych dniach, w dniach Triduum Paschalnego, to znaczy świętować to, że jesteśmy ludźmi wolnymi.